Dzisiaj czeka nas dzień z pogodą typowo w kratkę, to znaczy będzie sporo chmur, ale chwilami będą pojawiały się na niebie przejaśnienia. W wielu miejscach pojawią się też opady śniegu, na północnym zachodzie, miejscami na zachodzie to będą też opady deszczu ze śniegiem, a wszystko dlatego, że do Polski napływa wilgotne, chłodne powietrze pochodzenia arktycznego z północy. To powietrze przechodzi nad Bałtykiem, nabiera tamtej wilgoci, więc tworzą się chmury, no i pojawiają się opady śniegu. One dzisiaj nie będą zbyt duże, to będą na ogół opady słabe i głównie mają się pojawiać w regionach północnych, zachodnich, ale też na krańcach południowych. Do końca dnia nie powinno padać jedynie na krańcach wschodnich województwa lubelskiego i podkarpackiego, ale tutaj też będą dominowały chmury. No i przede wszystkim dzisiaj na termometrach bardzo niskie wartości, bo to będzie maksymalnie od 2-3 stopni na wschodzie do 5 stopni w centrum i na nizinie szczecińskiej. A o poranku mieliśmy w wielu miejscach mróz i niestety dzisiejsza noc też zapowiada się w wielu miejscach mroźna. Wszystkie te opady, które w ciągu dnia oczywiście będą się topić, w nocy mogą zamarzać, więc spodziewamy się ponownie trudnych warunków do jazdy. Wiatr dzisiaj słaby, na wschodzie chwilami umiarkowany z północy, a ciśnienie stabilne wyniesie po południu w Warszawie 1004 hektopaskale. Jutro przez Polskę będzie wędrował front z opadami śniegu. Te opady będą miejscami intensywne. Spodziewamy się, że spadnie nawet 5 cm śniegu. W pierwszej części dnia najintensywniejszych opadów śniegu spodziewamy się na północy. W drugiej części dnia popada dość mocno w centrum, a także na Śląsku. Lokalnie te opady będą większe i pojawią się niemal w całym kraju. Najmocniej ma padać w górach. A na termometrach bardzo niskie wartości. W najcieplejszym momencie dnia od zaledwie zera na Podlasiu do 4 stopni w Polsce południowej. Jutro można liczyć na trochę przejaśnień, ale zdecydowanie więcej będzie ich w sobotę, zwłaszcza w Polsce południowej. Tam wręcz można liczyć chwilami na pogodne niebo. Także w głębi kraju spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego, co oznacza, że będą przebłyski słońca, a na północy w sobotę pochmurno z opadami śniegu. Uważajmy, bo rano miejscami będą się tworzyć mgły, zwłaszcza w sobotę na południowym wschodzie i one będą oczywiście osadzały szać, bo te kolejne poranki także jeszcze na początku tygodnia będą z delikatnym mrozem. Od niedzieli co prawda zacznie się robić się stopniowo cieplej, ale na takie większe ocieplenie musimy poczekać jeszcze około tygodnia. Wtedy temperatura wzrośnie powyżej 15 stopni.